Wojciech Lubawski zwyciężył w pierwszej turze wyborów na prezydenta Kielc. Według nieoficjalnych danych z 93 obwodowych komisji wyborczych w Kielcach uzyskał blisko 56% głosów. W wyborach do sejmiku województwa świętokrzyskiego w Kielcach zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce zajęło Polskie Stronnictwo Ludowe. Na kolejnych uplasowały się Platforma Obywatelska oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej. Najlepszy wynik w naszym mieście do sejmiku uzyskał Janusz Koza, lider listy PiS, otrzymując blisko 9,5 tysiąca głosów. W Kielcach głosowanie przebiegło bez zakłóceń. Lokale wyborcze otwarte zostały o godzinie 7. Incydentów na razie takich godnych zainteresowania nie było i mam nadzieję, że nie będzie. Przed południem do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 62 w Szkole Podstawowej nr 8 w Kielcach przyjechał głosować Wojciech Lubawski wraz z rodziną. No to zawsze jest taka adrenalina. To nie jest tak, że człowiek nabiera wprawy i jest mu to obojętne. To myślę, że to jest normalne ludzkie, że jednak emocje są. Kielczanie udający się do komisji wyborczych zaznaczali, jak ważne jest dla nich głosowanie. To jest ważne, no bez głosowania nie mam wpływu. Nawet kiedy wyniki nie są po mojej myśli, to jednak wiem, że zrobiłam coś, żeby mieć nadzieję, że coś się zmieni, że zmieni się w kierunku, w którym pożądanym, w którym wyobrażam sobie, że się może zmienić. Dlatego no to jest po prostu ważne. To jest naszym obowiązkiem wybrać naszego prezydenta, radnych, bo przecież to dużo zależy od nich, jak my będziemy żyć dalej. Gdybym nie brał udziału, bym nie mógł decydować o pewnych sprawach. Myślę, że wybierając osobę, o którym myślę, no chciałbym, żeby po prostu, chciałbym mieć ten głos. Lokale wyborcze zostały zamknięte o godzinie 21. Przedstawiciele obwodowych komisji wyborczych z protokołami głosowania sukcesywnie pojawiali się w Urzędzie Miasta, gdzie przyjmowanie materiałów trwało do godziny 8.30. Jak nam powiedział przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej, nowy system informatyczny obsługujący wybory sprawił trochę kłopotów. Nie było większych problemów w trakcie głosowania, więcej problemów było z liczeniem głosów, ponieważ mamy kłopoty z serwerem, który lubił się zawieszać w ciągu tej nocy. Ta platforma wyborcza jednak nie działa tak, jak powinna, ale z tego co wiem, to nie jest tylko nasz problem, ale i w całym kraju. Wyniki głosowania do Rady Miasta Kielce znane będą po ich ustaleniu na platformie wyborczej.